Witam serdecznie wszystkich spod znaku Koziorożca. Dzisiaj robimy dla Was rozkład na nadchodzący tydzień od 1 do 7 kwietnia. Mam nadzieję, że tutaj będą same dobre rzeczy na ten pierwszy w sumie tydzień nowego miesiąca. I kartą, która będzie przedstawiała dominujący wpływ Koziorożca na Was w tym czasie, jest karta Cesarza. I okej, z tymi pozytywami to na razie może jeszcze musimy się wstrzymać. Nie, Cesarz nie oznacza nic złego, tak, w żaden sposób, ale on mówi o tym, że będzie wiele rzeczy, które będziecie chcieli zrobić, będziecie chcieli, żeby miały miejsce, będzie no jednak spoczywało na Was, tak? To Wy będziecie odpowiedzialni za to, że pewne rzeczy miały miejsce, się wydarzyły, więc o, no i już właśnie tutaj widzę, Cesarz znowu się pojawia w tym naszym rozkładzie, więc Koziorożce, dajcie lajeczka, jeżeli tak się czujecie, jeżeli chcecie skomentować, to skomentujcie, a może zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, więc teraz może Koziorożce spójrzmy, co mamy na stole. Dobra, jeszcze chwilka, wy możecie patrzeć, ale ja muszę jeszcze wystawić kartę, która będzie mówiła o ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce bez sensu. Kosma, co ty gadasz? Ważne wydarzenie, które będzie miało miejsce w tym tygodniu, i to jest czwórka pucharów. Ale dobra, mamy tutaj tego cesarza. Przechodzimy już do rozkładu tego ogólnego. Zaczniemy od spraw związanych z sytuacją zawodową, czy też no, obowiązkami, jakie macie. Tutaj widzę, że będzie jakiś powód do świętowania. Będzie jakiś powód do, wiecie, do uradowania się z osiągniętego jakiegoś sukcesu. Więc no, już tutaj powiem od razu w przód. Jeżeli szukacie pracy, jeżeli chcecie zmienić pracę, jeżeli chcecie, wiecie, nie wiem, awansować, dostać jakąś podwyżkę czy coś, to ten tygodniu jest wielka szansa na właśnie taki skok, którym będzie już to obwieszczone i wy będziecie się z tego powodu cieszyć, że wam się udało. Ale to też może mówić o jakimś innym powodzie do świętowania, do radości. Wiecie, może zamknęliście jakiś projekt, może jakiś skończył się cięższy czas, może, nie wiem, coś naprawdę fajnego się wydarzy w pracy, co będzie bardzo pozytywne. Będziecie też to traktowali jako coś, co potem przyjdziecie do domu i powiecie żoną, mężu, wiesz, co się dzisiaj w pracy wydarzyło. Ale jeżeli chodzi o obowiązki, nie tylko związane z pracą, tutaj też może być powód do radości. Może jakaś sprawa się zamknie, z którą się męczyliście. Może uda się wam w końcu jakieś tutaj dokumenty spisać wszystkie, zamknąć w teczkę i posłać albo postawić już na segregatorze, żeby mieć już z nimi spokój całkowity. Wiecie, tego typu rzeczy, coś się uda w bardzo dobry sposób. A teraz mamy kartę cesarza w sprawach finansowych. I tutaj też jest ten cesarz. Cóż to oznacza? No, musi zostać podjęta decyzja i tylko wy ją możecie podjąć, tylko wy możecie się tymi sprawami zająć. Nikt specjalnie nie może wam pomóc. I teraz okej, to nie musi być od razu konkretnie decyzja też sama w sobie. Okej, to poniekąd też będzie decyzja, ale sytuacja taka, że musicie może załatwić jakąś kwestię z finansami swoją. Tak? Może musicie iść po bankach, może musicie jakieś dokumenty podpisać, może wiecie, rozliczacie się teraz za poprzedni rok i no tak naprawdę wiecie, no, wiele rzeczy do wyjaśnienia, które tylko wy możecie zrobić. Tu specjalnie nikt was nie może wyręczyć w tym. Okej, możecie pewne rzeczy zlecić pewnie komuś, żeby to zrobił, na przykład, nie wiem, księgowym, ale w tym wypadku i tak pewne rzeczy będą na was spoczywały dotyczące waszych finansów, które do was przyjdą i zapukają i powiedzą, wiecie, ty, koziorożcu, musisz tutaj zrobić to, to i to, no bo inaczej, wiecie, no nie wiem, mogą być złe konsekwencje, może wam, albo możecie coś przegapić, tak, i tak dalej, więc skoncentrujcie się na swoich własnych, prywatnych sprawach finansowych. Ewentualnie, no jak odpowiadacie za kogoś sytuację finansową, nie wiem, może wiecie, tutaj staracie się ogarniać rachunki swojej babci, tak, swojemu dziadkowi, to też to może się tyczyć tego, że to wy będziecie także, wiecie, odpowiedzialni za tą sytuację, więc na to też warto w tym wypadku zwrócić uwagę, że to nie jesteście tylko wy prywatnie, ale wy prywatnie macie odpowiedzialność na sobie, bo karta cesarza mówi o odpowiedzialności. Idziemy dalej.
dalej i mamy tu plany przedsięwzięcia. Wszystko w planach będzie szło normalnie, spokojnie, bez perturbacji, tak? Bez jakichś dodatkowych przeszkód. Jeżeli sobie zaplanowaliście, że zrobicie tak, prawdopodobnie to się uda. Nawet na takim dużym luzie nie trzeba będzie się stresować. Wiele rzeczy będzie się składało na pozytywny wynik tego, no, tego, co sobie zaplanowaliście, co chcieliście zrobić. Idziemy dalej. Ewentualna przeszkoda. Ta karta dziesiątki denarów nie mówi specjalnie o tym, żeby były jakieś dodatkowe przeszkody, jakieś trudności. Ewentualnie ktoś właśnie z waszych bardzo bliskich, ale to by już prawdopodobnie tak naprawdę bliskich osób i rodziny, może mieć jakąś trudność, w której wy będziecie musieli pomóc, tak? To na szczęście nie jest wiadomość o czymś strasznie złym, o czymś strasznie niepokojącym. Tu będzie to po prostu jakaś prawdopodobnie rzecz, w której będziecie musieli pomóc, będziecie musieli jakoś, nie wiem, zadziałać w tej konkretnej sprawie, żeby było dobrze, tak, najzwyczajniej w świecie. I ja sądzę, że to może być też związane tutaj z tym wydarzeniem ważnym, które będzie miało miejsce. I to jest czwórka pucharów. Czwórka pucharów mówi o tym, że może być właśnie wiadomość jakaś od osoby z przeszłości, może być tutaj jakaś właśnie kontakt od takiej osoby. Ja nie mówię z przeszłości od razu, ale osoby, z którą może dawno nie mieliście kontaktu. Tutaj może taka osoba się właśnie z tych bliskich do was odezwie. No pytanie, jak często, wiecie, się kontaktujecie z takimi osobami. Tu też ważną tą sytuacją może być to, że przegapicie coś, tak? Że nie zwrócicie na coś uwagi, na co powinniście zwrócić uwagę i to będzie, no wiecie, to może to być związane tutaj z tymi finansami, więc to jest jednocześnie rada kart, tak? To może być albo stwierdzenie, że właśnie taka osoba się pojawi, która będzie tutaj się do was odzywała i będzie czegoś chciała, będzie czegoś potrzebowała, tak? Ale też może być to mowa o tym, że no, przegapiliście coś, przegapiliście jakiś moment, przegapiliście jakąś możliwość, koziorożce, więc przejście wszystkie tutaj możliwe rzeczy, które jesteście w stanie przegapić w ciągu tego tygodnia, albo wiecie, mieliście zrobić to do końca marca, nie? A teraz już mamy kwiecień, więc wtopa, nie? Ale no, może być tutaj taka sprawa. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, karta arcykapłanki na szczęście nie mówi o tym, że tutaj macie, nie wiem, że coś się złego dzieje, ale ona sugeruje, że powinniście i też tu wydaje się, że to tylko wy możecie zrobić, że trzeba popatrzeć na taką swoją profilaktykę tak naprawdę. Jeżeli dawno nie mieliście żadnego badania, dawno nie byliście u dentysty, nie sprawdzaliście, co się dzieje pod tą przysłowiową maską, warto to zrobić albo, wiecie, umówić się na to. No, tak jak mówi tutaj ten cesarz, nikt nie zrobi tego za was, tak? Nikt się nie zainteresuje waszą paszczęką, żeby wysłać was do dentysty. Wiecie, ktoś może powiedzieć, kiedy ty ostatnio byłeś u dentysty. Ale no, raczej nie zadzwoni, nie umówi wszystkiego i was nie wyśle. To raczej jest w waszej gestii. No ewentualnie możecie skłonić tą osobę, żeby to zrobiła za was, no ale to i tak musi wyjść ta inicjatywa od was. Idziemy dalej. Mamy kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. Wiecie, to tak troszkę może brzmiało jako coś takiego nieprzyjemnego, że wiecie, ktoś odzywa się z przyszłości, ty, koziorożec, mi pomóż, bo jestem twoim wujkiem, nie? Nie, to niekoniecznie musi być taka rzecz. To może być taka nawet, wiecie, wy prawdopodobnie lubicie tą osobę, kochacie tą osobę, ona jest wam bliska, dlatego chcecie i będziecie mogli pomóc, tak? Mówię, że to jest tylko jedna z możliwości. W innych wypadku i mam nadzieję, że do większości z was ta dziesiątka denarów mówi, że problemu jako takiego nie będzie. Ale w kontakcie z tymi bliskimi mamy tu przekaz kart, że będzie fajnie, będzie jakaś nowy wpływ, nowy stary wpływ, wiecie, nowy wpływ to jest taki, że który się od jakiegoś czasu też nie pojawił. Może będziecie robili, wiecie, coś nowego, czego zwykle nie robicie, na przykład z przyjaciółmi, tak? Może odpalicie tego grilla pierwszego
najważniejszego w tym roku, tak, od poprzedniego roku w naszej kulturze grillowej. No więc wiecie, będzie jakieś fajne wydarzenie, takie nietypowe, na pewno nietypowe na tle tych ostatnich miesięcy, ale będzie to fajne, tak? To będzie przyjemna rzecz. Dalej idziemy do dobrej kwestii, która no, idzie w waszą stronę, i dziesiątka mieczy wskazuje na ciekawą taką zależność, a mianowicie prawdopodobnie jakiś plan wasz się zmieni. Tutaj będzie nagła zmiana, która będzie wam na rękę. Nie? I jaka to może być zmiana? To może być wszystko. To może być tak, że na przykład będziecie zmęczeni całkowicie pod koniec dnia i teoretycznie mieliście jeszcze tam się umówiliście z przyjaciółką na kawkę, no może wieczorem na koniec dnia to nie kawkę, ale na jakieś ciacho czy coś takiego, a ona jednak da wam znać, że no nie może, nie? A wy wtedy jest, mogę swoje papucie ubrać i będę miał spokój, tak? Czy będę miała spokój. Więc no to może być taka sytuacja, ale ogólnie coś, na co się nastawialiście, co nie jest wam specjalnie przyjemne dla was, tak? Więc nastawialiście się raczej w ten bojowy sposób, tak, dawaj, zrobimy to. Tu nie dojdzie do skutku i tylko się cieszyć, nie? I w tym wszystkim, co ja tutaj mówiłem, mamy radę kart, a radą kart jest to, że wszystko to da się załatwić. Wszystko to da się zrobić, da się odkręcić. Wy jesteście w stanie to wszystko zrobić, więc nawet jeżeli są tu jakieś przeszkody, nawet jeżeli tutaj jakąś rzecz ominęliście, zapomnieliście, nawet jeżeli tutaj jakieś decyzje podejmujecie, tak? Wszystko to jest jak najbardziej do zrobienia. To nie jest coś niebywałego, z czym sobie byście nie poradzili, jeżeli tylko skierujecie na to swoją uwagę, koziorożce, więc kierujcie tą uwagę. Ja kieruję do was słowa podziękowania za tutaj stawiennictwo. Ja jestem Kosma Mykowski. Dziękuję właśnie za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!